Ty wiesz, że mam myszkę upieprzoną? To tyle z informacji. Dobra, pytanie, po co tym wysłałeś? Czy dlatego, że to nie jest ojciec i córka, tylko to jest para. Dlatego mi to wysłałeś 100%. Tak czy nie? Po to i to wysłałeś. A on ma dużo kasy, różnica wieku między nimi to 30 lat. No tak, to jest uczciwy deal. Ona daje wygląd i młodość, on daje pieniądze. To jest normalny deal, o co ci chodzi? Normalna umowa między dorosłymi ludźmi. Kurde, śruba mi z krzesła wypadła. Ja pierdzielę, zapieprzone krzesło. Pieprze w dupę. On ma hotele w Zakopanem i w Warszawie? Ta, on? A ona co ma? Dobra, ale Jolk, ja rozumiem, wysłałby mi to, ten film, jakiś inny widz. Ale ty, który wspiera baseniary, masz problem, że stary chłopiec z młodą babą? Chłopie! Ty masz jakiś problem? Ty masz top watch time u tej, co kręgosłup złamała, czy jak ona się nam... Jakieś baby tam, co w basenie tańczy. Ty chłopie, masz jakiś problem z tym? Dobra tam, pieprzyć, niech se będą razem nawet 100 lat, co pewnie u niego niedługo. Oczywiście żarcik, dobra. A wy byli razem 200 lat tak to. Niech będą szczęśliwi, jak są. Dałem się zaskoczyć, bowiem o narzędziu w postaci codziennego spożycia 3–4 surowych cebul usłyszałem po raz pierwszy. Co? Już wcześniej przeglądając polska dieta Andrew Tate'a, zwróciłem też uwagę na jego deklarację o korzystnym wpływie palenia tytoniu na poziom testosteronu. Tak. Ty, może tak być. Zobacz Arnolda Schwarzeneggera. On zawsze palił cygara, a niezły gigaczat. Zaczniemy od tytoniu. O! A Fame ma dałby se radę, czy nie, widzowie? Ocencie. Pierwszy zarzut oznajmił, że jako prekursor MMA w Polsce od początku swojej kariery priorytetem był dla niego sport i jego promowanie. W związku z czym nie selekcjonował ludzi, których trenował i zdarzało mu się szkolić oraz obracać w gronie gangsterów i kibiców, jak i policjantów i służb specjalnych. I teraz ja byłem cały czas w takiej sytuacji, że się obracałem między kibicami, gangsterami, a policjantami. A czemu jakiś trener ma pytać się o przeszłość ludzi, którzy przyszli do jego klubu trenować? Nie rozumiem tego. Czemu on ma pytać ludzi? Siema, ty jesteś kibolem? Siema, jesteś mafiozo? Siema, jesteś w dupę 60? Siema, jesteś policjantem? Siema, jesteś z FBI? W dupę, co jest? No przychodzą ludzie na trening i tyle, no. To chyba ludzie, którzy nigdy w żadnym klubie sportowym nie byli na treningu, mają potem takie urojenia, że na wstępie jest jakiś test wielki, że wypełni historię swojego życia, żebyśmy wiedzieli, kim ty jesteś. Co to w dupa jest? Urojenia mają już ci ludzie, niektórzy. Na punkcie tej gangsterki całej. Popieprzone to jest. Ma było bardzo skuteczne. Ja robiłem tak. I mnie wezwali do ministerstwa. I ja tu słyszę takie głosy. Tu są karatecy. Panie, nie może pan to robić, tu gwałt w klatce, bo to jest zło. Tutaj karatecy, tu judocy. Ty, to jak w filmie z Bruce'em Lee on gada, jakby było. Poszedłem do wychowawcy, mówię, proszę mnie przenieść do innej celi. Przeniósł mnie do innej celi, posiedziałem tam, wszystko było dobrze. Później ten gość k***a się do mnie spruł. W innej, bo tam były otwarte cele. Ten, co się pierwszy spruł w tej celi. Tego wziąłem k***a, udusiłem, zemdlał. Okniński, odnosząc się do zarzutów Omielańczuka. Co jest? O co tu chodzi? On gada jakieś fabuły z tego, z filmu z Van Damme? Jak stare opowieści Rafona, no. Sikałem ludziom do herbat. Nie wiem, o co chodzi w tych historiach o więzieniu, co on mówił, bo ja nic... Czekaj, jeszcze ten filmik obejrzymy. Ale no porypanem. Dobra, oglądamy jeszcze Ruska, ale 10 minut tylko. Republika w południowej Syberii położona przy granicy z Mongolią. Z tego powodu tylko w tej republice wprowadzono prawo, które zabrania sprzedaży alkoholu w godzinach popołudniowych. Dlatego też rozpoczęła się tutaj nielegalna sprzedaż alkoholu. Nie ma pracy, ale... W Rosji wprowadzili zakaz sprzedaży alkoholu. W jakichś godzinach ich porypało? Urodzim, ale absolutnie każdy chce wódki. Kto ma pieniądze, rano wódkę. Nie przejmuj się. Kto nie ma pieniędzy, gotów jest rabować i zabijać. On rabuje teraz? W swoje ręce wódkę. Co robisz, jak cię on zaatakuje? Co robisz? Z reguły w takim Cyry, on cię zaatakował, Cyry. Ogromny. Ty, ale czemu w ogóle oni, w sensie... Nie wiem, czy można takie tematy mówić, ale czemu oni wyglądali, jakby pochodzili z kraju obok, czyli z Mongolii? W sensie, to jest tylko pytanie i to nie obrażam nikogo. Po prostu to jest pytanie, na które jestem ciekawy. Czy oni nadal są w Rosji? O co tu chodzi? Squid Game. Tak, Joker. Za Uralem każdy Rusek tak wygląda? Dziadek, bo babcia szuka osoby, która ukradła jej emeryturę i reklamy pasztetu ze skrzynki, a ostatni, kto był widziany, to 80-letni brodacz z czajnikiem i yerbą w ręce. To jest termos, powiedz babci. To jest termos. Co to jest? Bo wiedzą, że na tym podwórku jest dużo szczurów z powodu dużej ilości śmieci. Apokalipsa, ty post-apo. Drogą w zimie wszystko jest ogrzewane węglem, dlatego w zimie nie da się oddychać. Mężczyzna zaparkował swój samochód tuż pod oknem, tak by móc go widzieć. Wiatr niesie śmieci po całej o ja pierdzielę. Jak widzimy, absolutnie przesada. Ludzie zdają się. O, ciekawe. Tutaj w tym domu mieszkanie jest trzypokojowe, 71 metrów kwadratowych, pierwsze piętro. Cena wynosi 530 000 złotych. Ja myślałem, że po 100 000 będą te mieszkania chodzić w takim kraju, czy jak to się nazywa. Tym samym ja myślałem, że oddam za darmo. Ale w całym mieście mieszkańcy bardzo chwalą sobie przyrody Tywy, a kiedy mieszkańcy narzekają na brud miejsca, mówi się im, żeby dostrzegli piękno w naturze. Znalazłem komentarz na YouTube, który aha, problem rozwiązany. Że... niezła natura. Naturalny plastik i szkło wszędzie. Fallout to jest? Znajdziesz tu zarówno odpady przemysłowe, jak i domowe. Dobra, jeszcze można za 2 rundy tych quizów idziemy na myc. Do czego służy ten przedmiot? Co? Uważajcie na rzeczy osobiste, Jamal jest w grze. Jamal jest w grze? Co to za przedmiot? Łatwe. A czy nie wiem, czy łatwe. Tak wygląda, ale to? O ja pierdzielę. Czatu się posłuchałem, no luj. Ez. Ładnie. Łatwe bardzo. To jest mega łatwe. Co to za waluta? Jaka waluta pracuje w Kiribati? Na 100% nie Kina, bo to jest... dolar australijski. Co w dupę? Jaką walutę bazuje Brazylii? Łatwe. Ja pierdzielę. Wiedziałem, że real. Szmata. To jest mega proste. Najprostsze dzisiaj. Co to za waluta? Łatwe. Czekaj. Ty, jest napis... Przecież... Niemożliwe. O chłopie. Ty, o kurde, co to jest? Rozpieprzone. Co wy za gówno wybieracie w tych kategoriach? A, czekaj, co oznacza liczba 17? A. A, ja by się... O kurde. Ja pierdzielę. Ile wynosi liczba podkowiastych chrząstek tchawicznych? Czego w dupę? Ja pierdzielę, no nie mogę. Co znaczy numer 8 na schemacie budowy neuronu? Łatwe, teraz ogarnę. Jest, wiem. A nie. Rybosomy? Nie, 4. Brakujące literki? O. Stado dzikich koni to... Ale łatwe. Tabaka, nie? Ktoś kliknął tabaka. Gatunek drapieżnej ryby to Milena chyba. Miecz? Miecz? Jaki miecz? Bardzo ostry sos to... Łatwa. Taboret. Tabor. Ty, delicjo, tabun. Delicje maesse. Wytwarzać coś w dużej ilości to fab. Ty, łatwa ta kategoria, bez sensu ona jest. I nie wiem co to jest. O, dobrze. Jak nazywa się ta wstęga? Łatwe. Wstęga Mobiusa, najlepszy film na świecie. Nie, nie ma Mobiusa chyba. Co? To był strzał, nie wiedziałem jak to się nazywa. Nie wiem jak to się liczyło, luj, przecież wiedziałem. Ja potęga czytam, chłopie. Nie pamiętam co to jest. Ja się pamiętam, tylko nie pamiętam od której się liczyło strony. 3 prostokątna w trójkącie prostokątnym wynosi 10, 24, wynosi przeciwprostokąta. Co? Jest! O Boże, w ostatniej chwili, bo tak szybko liczyłem i liczyłem, aż wyliczyłem. O Jezus Maria. Chłopie, mi saracycha siądzie. Chyba jedna druga, ale nie jestem pewny tak szczerze. Albo jeden. Ja pierdzielę, kurde, mówiłem, że jeden. Dobra, łatwe. Zmyliłem was. Dobra, brakujący kształt, łatwe, bardzo proste. Jest, dobrze. Która liczba jest uzupełnieniem następnego ciągu? 2, 5... O Jezus. O Jezu. Rozpieprzam test IQ. Rozpieprzam ten test IQ. Mam 4 miliardy IQ, chłopie. Dobra, jaka liczba znajduje się w miejscu znaku? Ale łatwe, ja pierdzielę. Kto tego nie widzi, jest głąbem. Jak wszyscy nie dadzą tego tutaj, to jest głupi. Macie dać dobrze. Dobra, co ty robisz? Co ty w dupę robisz? 4 się znalazło, gagatków. To ja mam wszystko dobrze w tym teście IQ, o co chodzi? Czy wiem chyba, ale nie jestem pewny. Ja pierdzielę. Czemu B? Fajne te quizy ogólnie, spoko, spoko, dzięki za ten. Widzowaty za pomysł z tym. Czekaj, nawet co my graliśmy? Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!